Sieradzkie morsy rozpoczęły kolejny sezon jesienno-zimowych kąpieli w nurtach Warty. Niski poziom wody w rzece nie zniechęca miłośników tej aktywności. W pierwszej kąpieli uczestniczyło blisko 30 osób. Pogoda trochę średnia, bo to jest akurat jeszcze listopad, ale temperatura w miarę tak 7 stopni, woda 4, bo żeśmy sprawdzali w tygodniu. No tak powiem uczciwie, że mamy tutaj problem jeden wielki, bo jest mało wody. W tym roku wiadomo, że susza była, lato było suche i niestety nie udało nam się tutaj spotkać dzisiaj w wodzie jak zawsze, po pas co najmniej, a niestety no, będziemy korzystać z takich warunków, jakie są. No niestety czekamy na jakieś większe opady, może coś z tego wyjdzie. Nastroje widać, bojowe, ludzi dużo. Po raz pierwszy, tak można powiedzieć, dzisiaj wszyscy nas chcą tutaj być i sprawdzić swoje zdrowie po raz pierwszy i po raz kolejny, bo tutaj jest grupa od nas praktycznie, można powiedzieć, od 90 roku jest nas tutaj trochę tych morsów. Było nas trzech, w tej chwili jest nas tutaj 20 paru i myślę, że klub rośnie w siłę, to jest najważniejsze. I co roku jest nas więcej. Morsy przekonują, że kąpiele w zimnej wodzie to samo zdrowie. Morsowanie jest przede wszystkim sposobem na zahartowanie organizmu, zwiększenie odporności i lepsze samopoczucie. Dla śmiałków to oczywiście przyjemność i możliwość sprawdzenia siebie. Grupa sieradzkich morsów ciągle się rozrasta i liczy na nowych członków. W sezonie jesienno-zimowym spotykają się na sieradzkiej plaży koło wiszącego mostu w każdą niedzielę o godzinie 12. Chłodne kąpiele potrwają aż do marca przyszłego roku.